A czym jest dla Pana wszechświat? Dobranoc. Panie Marcinie! Panie Marcinie! Niech pan nie patrzy w słońce. Od tego można oślepnąć. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomóc panu? Nie, nie, dziękuję. Niech pan się zajmie lepiej swoim filmem. Przede wszystkim chciałbym zrobić film o panu. Widzę, że dalej obserwuje pan gwiazdy. Ja już gwiazd nie oglądam. Pojedzie pan ze mną do instytutu? Naprawdę podziwiam pana, że go pan odnalazł. Nie ma nikogo na świecie, kto uwierzyłby w tę teorię. Czyli profesor Konarski nie ma racji. Ostatni wybuch supernowej w naszej galaktyce miał miejsce ponad 400 lat temu. Pani Kasiu? Tak, panie doktorze. Poproszę. Przygotowała pani tę dokumentację? Dokumentację? Tak, prosiłem panią, żeby pani przygotowała. Dzisiaj ta teoria, jakby to pan powiedzieć, to czysty wymysł wyobraźni literackiej. Jakiś rodzaj szaleństwa. O, panie Marku, przepraszam na emocje. Ostrożnie, ostrożnie. Proszę nie puszczać tej płyty.
Może pan ją wziąć, ale proszę jej nie puszczać. Przepraszam, nie wiedziałem, że... Jest pana. Piękna muzyka. Tak. Mleko świeże przyniosłem. O, Edek. Dziękuję ci. A jak oglądałeś Perseidę? Perseidy, coroczne łzy świętego Wawrzyńca. Tak. Łzy. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie. I że nikt na nie nie czeka. O, Edek. Przychodził. Całymi nocami patrzył w gwiazdy. Co pan robi? Tu nie wolno filmować. Kim pan w ogóle jest? Kręcę film o profesorze Konarskim. Kosmos tak pana intryguje? Thank you.
Przepraszam, nie chciałem pana obudzić. Nic nie szkodzi. Jesteśmy jeszcze na tej planecie? Chce pan coś kręcić jeszcze dzisiaj? Sam nie wiem. Nie wiem, czy to ma jakiś sens. Wszystko w porządku? Wierzy pan? Czy wierzy pan w swoją teorię o wybuchu supernowej? Wiara jest niewiadomą, ale bez tej niewiadomej żadne równanie się nie sprawdza. Tak, panie profesorze, tylko to są kolejne pytania. Myślałem, że zapyta mnie pan o istnienie życia pozaziemskiego. Kpi sobie pan ze mnie. Odpowie pan? Widzi pan, mówiłem panu, że robienie filmu o mnie nie ma sensu. Nasza galaktyka to jest ziarnko piasku na pustyni. Dlaczego zrezygnował pan z tak wybitnej kariery naukowej? Dlaczego z dnia na dzień odszedł pan z instytutu? Nie odpowie pan. Zrobimy roboty. Panie profesorze, tak to do niczego nie dojdziemy. Nic nie nagramy. Wie pan, że... Mówią, że herbata to jest słońce w płynie. Thank you.
co ja robię w pana scenariuszu? Może chociaż pani wierzy w tę teorię? Już nie. To nie ma sensu. To przekraczanie granicy rozumu. Nie. Nie. Bo to jest tak, że... że to może po prostu chodzi o coś zupełnie innego. Naprawdę chciałam w to wierzyć. Supernowa to przecież nie jest koniec, tylko początek wszystkiego. Profesor Konarski, poznał go pan. Po tym wypadku... Wypadku? Jakieś 20 lat temu, na przejeździe kolejowym, niedaleko stąd, zginęła jego żona. A czy wierzy pani w miłość? Wciąż jest pan żywą legendą w Instytucie. Nie ma to już dla mnie większego znaczenia. Nakręcił pan coś? Tak, tylko... chyba nie do końca to, czego szukałem. Czego pan szuka? Robienie o tym filmu jest trudniejsze niż myślałem. Ładne miejsce. Widzę, że coś pan zaczyna rozumieć. O, nie wiem, słuchaj. A tam życie. A tam życie.
Zabrali go wczoraj do szpitala. Pod sklepem zasłabł i... gdzieś w nocy umarł. Przyniosłem lekarz.